Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Wakacje, szansa na wypoczynek i relaks, ale też doskonały moment na gromadzenie zawodowych doświadczeń. Takie możliwości otwierają jednostki Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Pani Iwano, jak młody człowiek, młoda osoba, która, dajmy na to, rozpoczęła wakacje, może te wakacje wolne od szkoły spędzić, jeśli zdecyduje się przyjść do Was, do Waszej jednostki? Lato w OHP jest bardzo fajną inicjatywą dla młodego człowieka, ponieważ młody człowiek może pożytecznie spędzić ten czas wakacyjny, nie nudząc się w domu. Może skorzystać u nas z ofert krótkoterminowych, ofert wakacyjnych w następujących branżach. Branża ogrodnicza, handlowa, gastronomiczna, usługowa. Także uważam, że no, wpłynie to bardziej na jego rozwój dalej zawodowy, jakieś zdobycie doświadczenia. Te oferty w jakiś sposób rokrocznie się zmieniają, czy jest tak, że rzeczywiście jest no, pełen przekrój, rzeczywiście o tym Pani wspomniała, tych potencjalnych zawodów czy potencjalnych miejsc pracy? Co rok przybywa jakaś branża dodatkowo, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pracę, na wolne miejsca pracy dla ludzi młodych. No i myślę, że młodzież powinna skorzystać właśnie z pracy wakacyjnej, brać udział aktywnie w podejmowaniu pracy. Wakacje, czy to te dwumiesięczne, czy trzymiesięczne, jeśli mówimy o tych trochę starszych uczniach, studentach na przykład, MCK nie odpoczywa, pracujecie stale, to jest dobry moment, żeby Was odwiedzić, kiedy tego czasu wolnego jest troszkę więcej, jak możecie pomóc? Jest to bardzo dobry moment, aby nas odwiedzić. Po pierwsze, mamy bardzo dużo ofert pracy takiej wakacyjnej i wiadomo, co za tym idzie, trzeba się najpierw przygotować, żeby do takiej pracy przystąpić. Pomagamy napisać CV, wcześniej robimy testy predyspozycji zawodowych, możemy przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, więc jak najbardziej zapraszamy. Z Pani doświadczenia i z doświadczenia Waszej pracy wynika, że rzeczywiście osób w tym czasie wolnym od szkoły jest więcej, które chcą na przykład z kursu zawodowego skorzystać, czy rzeczywiście no, ukierunkować się w jakiś sposób, jeśli mówimy o tej zawodowej ścieżce życia. W czasie wakacji przychodzą to osoby, które rzeczywiście chcą skorzystać z naszej pomocy, więc to jest też automatycznie fajniejsza praca, kiedy rzeczywiście pracujemy z osobą, która jest nastawiona, żeby się rozwijać. Więc tutaj takich osób na pewno jest więcej niż w roku szkolnym. Młoda osoba, 14, 15, 16 latek, która ma wakacje i myśli o tym, żeby w jakiś sposób sobie dorobić, może zajrzeć do Was, do MCK i no właśnie, jaką pomoc uzyska? Usługi Młodzieżowego Centrum Kariery kierujemy dla młodzieży w wieku od 15 roku życia do 25 roku życia. To jest ustawowo młodzież. Natomiast ja jako pośrednik pracy ofertę pracy mogę zaproponować osobie, która ukończyła ten 16 rok życia. Powiedzmy o takim ważnym aspekcie, o który też pytają nasi widzowie. Oferta pracy, którą znajdzie się w Młodzieżowym Centrum Kariery, to jest zawsze pewne źródło. Nie ma obaw, że tutaj no, jakieś komplikacje chociażby po tych 2 miesiącach pracy nastąpią. Staramy się współpracować zazwyczaj z lokalnymi pracodawcami, z agencjami zatrudnienia, z którymi współpracujemy już na przełomie kilku lat. Dlatego staramy się podtrzymywać tą współpracę z osobami, z pracodawcami rzetelnymi, sprawdzonymi oraz którymi możemy ich polecić. Jeśli chcesz skorzystać z oferty pracy stałej lub krótkoterminowej, zgłoś się do jednostki OHP w Twojej okolicy lub wypełnij formularz kontaktowy dostępny w internecie. Jesteśmy też na Facebooku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv